Ostatnio były spółgłoski wargowe miękkie, a dzisiaj będą twarde. Skup się oczywiście na odczuciach, jakie ci towarzyszą podczas wypowiadania tych spółgłosek, bo to jest istotne. Żeby świadomie operować językiem, żeby świadomie, hiperpoprawnie mielić tym językiem i wszystkimi narządami odpowiedzialnymi za tą zbitkę, którą za chwilę usłyszysz, no i wtedy będzie konkretny trening. Ma-me-my.